Ja się zastanawiałem, miałem taką lekką zagwozdkę na scenie, ponieważ doszła Cleo w tym roku i wydawało mi się, że właśnie Cleo może być bardzo fajną trenerką i z opowiadań moich przyjaciół wynika z tego, że faktycznie jest, ale szczerze mówiąc cieszę się, że poszłem do Dawida, bo Dawid po prostu jest tak kochaną osobą, jest tak super i tak się angażuje w to wszystko, że No, bardzo się cieszę, że poszedłem do niego. Kończysz śpiewać, słyszysz aplauz. Zbliżasz mikrofon do ust i mówisz: wybieram drużynę Dawida. Mnie jednak troszkę przekonał, bo no nie wiem, to samo, że powiedział mi takie miłe słowa, to mnie przekonało tak do niego. Chciałem bardzo do niego iść, ale na scenie byłem zakłopotany, bo nie wiedziałem, czy do Cleo, czy do Dawida. Był taki lekki stres, ale coś tak powiedziało mi, że Dawid. Lubię ogólnie, jak Dawid śpiewa i też od pierwszej edycji chciałem iść do Dawida. Dawid jest super trenerem i utrzymuje z nami kontakt. Ja w sumie stwierdziłam, że zadecyduję na miejscu, bo chciałam, żeby przekonało mnie to, co ci trenerzy mi mówią po prostu do mnie i to, co mi chcą zaproponować, tak, że co chcą u mnie poprawić, co by chcieli, żebym śpiewała, na przykład taki repertuar. Ale jak wyszłam już na scenę, to stwierdziłam, że jeżeli Dawid się odwróci, to będę chciała do niego pójść i bardzo, bardzo się cieszę, że to zrobiłam, bo naprawdę jest wspaniałą osobą i moim zdaniem jest tak samo wesoły i po prostu kochany przed kamerami, jak i na żywo. Ja przed programem miałam takie myśli, że jeśli się odwróci, to mogłabym do niego pójść, ale też jeśli ktoś by mnie bardzo namawiał, to bym uległa, ale postanowiłam, że pójdę do Dawida. Mnie przekonał Dawid, ja naprawdę nie wiedziałam do ostatniego momentu, kogo mam wybrać, ale Dawid jakby zaczarował mnie i zaśpiewał ze mną, to też tak trochę jakby mnie przekonało, że mogę u niego się podszkolić i że da mi parę dobrych wskazówek. W sumie od początku chciałam iść do Dawida, bo u niego jest najlepsza atmosfera. Ja miałam taką dosyć trudną sytuację, bo tylko on się odwrócił, dlatego już wiedziałam. No tak, ale już od razu byłam u niego i koniec. Nie, nie żałuję. Nie miałem wątpliwości. Nie miałem wątpliwości. Chciałam zobaczyć, co będzie właśnie podczas tego, jak oni będą przekonywać. Akurat najbardziej Dawid przekonał. No, ja tak naprawdę nie wiedziałam, do kogo pójdę. W sumie chciałam iść do Thompsona i Barona, ale się niestety nie odwrócili. Ale to się nic nie stało. Ja myślałam o Cleo, ale stwierdziłam, że pójdę do Dawida, bo poznałam go wcześniej, wiedziałam, jakim jest człowiekiem i nie żałuję tego wyboru, bo naprawdę jest ambitny, stara się bardzo, żeby nam było dobrze. Jest bardzo kochanym człowiekiem i bardzo otwarty. Po prostu on by wszystkim powiedział wszystko. No. I myślę, że nikt nie żałuje wyboru pójścia do Dawida, bo Dawid jednak to taka rodzinka w sumie. Ja miałam bardzo podobnie, ponieważ naprawdę nie wiedziałam, czy do Dawida, czy do chłopaków, ale w środku poczułam, że Dawid.